mamy skaną. Agata i Patryk. Pogoda od paru dni jest fatalna. A my tęsknimy za naszymi wypadami satem na ryby. Dlatego będzie 24 godziny na nocie! Mamy przygotowany namiot, jeszcze nie rozłożony. Za chwilę ktoś z dorosłych pomoże nam go umieścić w naszym pokoju. Ciekawe, czy się zmieści. Tu mówiliśmy się z mamą tak, że będzie donosić nam jedzenie, a my możemy wychodzić tylko na toaletę. Przed nami bardzo długie 24. Wytrzymamy? Nie. Tak. Dobrze. Udało się! Namiot złożony! Jakimś cudem się zmieścił. No właśnie. Jest taki wielki. Otwieramy. Oficjalnie otwarty namiot! Otwarty, zamknięty. Dobra, poduszki. Poduszki. Jest równo 14, jest sobota, 11 maja. Jesteśmy uzbrojeni. I będziemy siedzieć całą noc i cały dzień. Do jutra. Mamy chyba wszystko, co potrzebujemy. Nawet kordły i piżamy. Ja mam nawet dużą poduszkę. Mamy też lampeczkę, gdyby nam było za ciemno. Jest taki, taki, taki i tyle. Jak zabraknie na prądu w tabletach, to mamy powerbanka. Mam taki specjalny gwizdek i jak to jest do psów, ale jak coś będziemy chcieli, to po prostu zrobię. Tak i mama przychodzi. No. I teraz. Damy radę. Okej, gramy. A mogę się po prostu bawić tak. Pui, padam. Dobra, dawaj, gramy Minecraft. On ma dwie. Ale troszkę się tu nieprzyjemnie siedzi. Gramy przy stole? Dawaj przy stole. Nie, ja wolę to. Przy stole. Ja wolę to. Sobie się. Ej, możemy trzymać pod stolikiem czy rzeczy. Albo na stoliku. Albo tutaj. Patrz. Ja gram sobie o tak. Gram sobie Minecrafta. Nagram z tego też, no. Nagram z tego też TikToka. Chodzi o obiad. Okej. Odłóżcie te rzeczy. Już. Jakbyście się zastanawiali, co dostaliśmy, to są to gołąbki bez kapusty, bo nie cierpimy kapusty. Fajnie. Tak nie schodzić na dół po jedzenie. Właśnie. Tylko, że mama nam przynosi. Dobra. O! No. Ochrona przed komarami. Ochrona przed pociskami. Czego nie wiem? No bo jak tu będą pociski, no to pyk, opija. Prawda? A wieczorem zagwiżdżemy, powiemy pizza. O, na kolację będzie. Czy kamera w ogóle widzi? Kamera widzisz? Wystawimy talerze za ten, żeby nam nie przeszkadzały. A stół to może zostać. Nie! No musisz to wystawić. Wystawić talerze. Wystaw i mój twój. Ja będę iść spać niedługo. Okej. Minęło już półtorej godziny i powoli mamy dość. Chcemy wyjść. Gramy w karty. Dobra. Dobrze, że się w karty przygotowałeś. Tysiąca czy wojna? Wy, no bo ja nie umiem w tysiąca. Dobra. Wiem.
sobie będziemy tu się 24 godziny. Dobra, to chodź się na toaletę i wychodzić. Dobra. Przyszedł do nas sąsiad Michał i przyniósł porcję niezdrowych przekąsek. Dzięki temu nie będziemy się nudzić. Michał, co robimy? Gramy z Minecrafta. Dobra. Jest już godzina 19. Pora na kolację. Przez ten czas wychodziliśmy tylko dwa razy do toalety. Mama kazała nam się przebrać w piżamy. No to zaczynam jeść. Mamy kakałko, ja mam kanapkę z Elmettę, a Patryk ma parówkę z keczupem. Pyszne. O! I ładuje. Jest gitara, jest gitara. Pierwsza 30. Idziemy spać, wszystko nas boli od tutaj. To jest tak twarde ta podłoga. No właśnie. Dobranoc, Patryk. Dobranoc. Przed nami jeszcze bardzo dużo godzin w tym namiocie. Musimy tu siedzieć do jutra do 4. O, dobranoc. Dzień dobry. Jest godzina 9. No co, przed chwilą wstaliśmy. Spało się bardzo dobrze. Troszkę tutaj było twardo. No. Lampka nam wcale nawet potrzebna nie była. Tak, tak, tak miała świecić, a świeciła tak. No właśnie. No bo mi to nie pasowało. Mój gwizdek. Mój. Ała. Ta latarenka boli. No wiem. Zawołamy zaraz mamy na śniadanie. Tak, dzisiaj dzień wygląda bardzo ciekawie, a my musimy tu siedzieć do 14. No. Ale przynajmniej na siku możemy wyjść. Prawda? No. Tyle dobrego. Chociaż do toalety. No to wołamy. O, idzie. Idzie. Dobry. Dzień dobry. Oj. Dobry. Jak spanie? Fajnie. Mam dla was śniadanie. A co na śniadanie? Twarożek. Smacznego. Dziękuję. Dziękuję. Jest już godzina 13. Mamy już dość siedzenia w tym namiocie. Ale jeszcze godzina. Do tej pory zdążyliśmy się już pobić. Graliśmy w różne gry. Czytaliśmy książki. Kot w butach. Boli nas już plecy i tyłki. Ale godzinkę jeszcze wytrzymamy. Pod gardłą czeleń. Koniec! Nie ma już nic! Nareszcie, Waldi! Do zobaczenia w następnym odcinku, pa, pa!